No i kochani, koniec roku się skończył. Jak tu żyć, panie kochany, panie premierze? No co, urlopy, no. Urlopy, tak. No i co, trzeba jakoś poukładać te wakacje, również w Kubrick Studio. I dzisiaj... Remanent, obiecaliśmy wam kiedyś taki... Zresztą sami żeście chcieli tego, no bo wiadomo, że każdy chłop tam gdzieś potrafi się i chce się pośmiać. Obiecaliśmy wam taki odcinek, w którym pokażemy wam wszystkie takie zakulisowe nasze wpadki, śmieszne historie i rzeczy, które były fajne, ale się nie wydarzyły z różnych powodów, przyczyn. Do tej pory nie wiemy, czy to byłaby wpadka, czy nie. Tak, nie wiemy w ogóle, jakby to było odebrane, ale krótko mówiąc, nasza pani reżyser nie odważyła się puścić wielu rzeczy i dlatego dzisiaj, w dzisiejszym odcinku pokażemy wam kilka takich śmiesznych historii, które miały miejsce, a których żeśmy po prostu nie puszczali na antenie. I dlatego dzisiejszy odcinek to będą zakulisowe nasze dziwne historie, które nie były pokazane, a które możecie zobaczyć w dzisiejszym odcinku. Aha, bi. Piotruś, wstawaj. No gdzie my jesteśmy? Gdzieś? Na Śląsku? No chyba tutaj, wiesz? Dziki, sarny. Koń, krowa, lama. Dobytek. Wiele ich jest. Mamy telefon. Czekajcie jeszcze raz, telefon mamy? Ty wkładasz telefon? Gdzie mam telefon? Ale już lepiej idzie teraz, co? Tak zwany ogień z dupy. Ale słuchajcie, gdzie jest mój telefon? Nie rozpraszajmy się. O, patrz, dobra. Siedziała tam w dobra, tym... dobra, no, wszystko podsłuchuje, nawet mój telefon. Uwaga, akcja. Poszło? Kochani, jeżeli chcecie, żebyśmy ze Studio Kubrick regularnie was odwiedzali, to lajkujcie. Odwrotnie, subskrybujcie. Subskrybować. I lajkować. Pamiętajcie jednocześnie, że jesteśmy na Instagramie i Facebooku. I chcieliśmy wam już na amen raz, jak powiedzieć. Szybciej, panowie. Odwrotnie, a nie, dobrze. Aleśmy zrobili, aleśmy wyciągnęli to wszystko. Chodźcie. Jak się nazywa makijaż? U mnie poszło. Make-up, ale jeszcze inaczej? A jeszcze inaczej? Na 4 litery. W środku U. Stop. Słuchajcie, bo ja jestem mokry, muszę coś przynieść. Bo Justyna! Będzie. Czyli Piotr, w przyszłym odcinku coś. Coś dla mnie i dla ciebie. Chodziło mi, że coś zmalujemy. Okej, dobra. Na razie, cześć. Tak sobie tutaj, słuchaj, tak sobie siedzimy z Danusią, ale wiecie, Danka cały czas taka, że nie można z nią porozmawiać, chyba że przez telefon. Halo, Danka, halo. Halo, szefie. Piotr, nadejszła wielkopomna chwila. Wielkopomna. Bartuś, jak my mówimy? Zdrowie na budowie. Szybko, Piotr, w tempo wchodził, dobra? Czyli jak zarobić na pięknej pogodzie i nie być... Jak, jeszcze raz. Kochani, tu. Zaczynamy. I teraz... Zapraszam. Poszło? No dobrze. Chodź, jeszcze tutaj, choć może... Ja tak. Nie widać ci brzuszka nawet. Ja na planie i... Szybciutko. Hełm. Dobra, zamoć coś tego. Cicho. Ale nie, mów Bartek, tam coś, dobra, słuchajcie, a ja będę mówił, dobra, gdzie byśmy, dobra? Wy tam wskakujecie, ja tam, żeby mówię, Piotr, gdzie byliśmy? Tu, tak? Słuchajcie, wypiliśmy mnóstwo piwa, zjedliśmy mnóstwo lodów, poznaliśmy mnóstwo dziewczyn. Tak czy nie? Tak? No dobra, no. Akcja. Raz. Z nowym rokiem, nowym krokiem. Tak, albo w nowym roku, w nowym kroku. Dobrze. Nie, w nowym roku, w nowym kroku to nie, ale mamy dla was... Konkurs mamy.
mamy konkurs noworoczny, Bartek, sylwestrowy. Proszę cię, odzywaj się, chłopie, ty już możesz mówić, no. Ale ja nie wiem co. No co? No to byle co mówić. Słuchajcie, konkurs będzie bardzo... 15 minut musimy coś pogadać. Konkurs będzie bardzo konkretny, szybki i jak zwykle poważny. Dziś robimy? Co dzisiaj robimy? Raz, dwa, mydłem go. Raz. Formuła 1. Najgorsze. Co tam, Piotruś? No kochani my... telewidzowie. No co, mówiliśmy, że coś jest nie halo? Nie, pocałujcie mi się. Mamy dzisiaj tematy muzyczne. Ja muszę skończyć. Zauważyliśmy, że szuflady mają jeden wielki problem, mają wagę po prostu olbrzymią. Nikt tego nie pokazuje. Ten problem, znamy ten problem. Problem z wagą znamy. Bartek mi powiedział ostatnio, że jak wszedł na wagę, to wyskoczyła karteczka. Że jest bardzo dobrze. Nie, wchodzisz pojedynczo, tak mi mówił. James Bong. Raz, a nie, to ty powiedz. Zaczynamy. I właśnie, dobra. Wiesz, jaka jest różnica między woźnym a woźną? Bo woźny się drapie po dzwonku, a woźna po przerwie, wiesz? No, walniemy po kielichu? Ale takim malutkim. Ale to lepiej. No dobrze. Bartek, a te słuchawki? Oczywiście kubliczek. Pokaż się od tyłu, I bardzo mi się pingwiny spodobały, bardzo. Grzegorz, najważniejsza jest dobra końcówka, tak? Dobra końcówka jest ważna, ale też bateria dobra, no nie? Oczywiście, wszystko jest świeżutkie naładowane, albo będzie naładowane. Daj mi te trzy organizery, misiu. Kolorowy. Bartuś, szybciej, co tak długo? Ja mamy różne charaktery, często nas porównują do... Do tych systemów, my się nie, jednak... Nie, do Top Gear mówią, że Top Gear to przy nas to po prostu cienkie bąki, poważni ludzie. Ale my się też tak szczepiamy, nie? Tak, pasujemy do siebie jak ten One to Pro, nie? Tak się szczepiamy. One to Pro, szczepiliśmy się kiedyś, nie możemy się rozszczepić, więc słuchajcie... Nie idźmy tą drogą może, bo no wiadomo. Kochani, ja jestem Grzegorz. Ja Zygmunt, Pfizer. Piotrek. Dobra. Mam jedynie serce. Zapiszę. Na drugie. Po prostu okropne to jest, rozumiecie? Co siądę na skrzynce, to mnie dupa boli. No po prostu, no okropne. Tak. Trzeba złożyć rączkę. Właśnie, po całym mnie rączkę. Nie zasłaniać jasno. Te rzeczy nie zostawiałem tutaj? To nie, dobra. Łapcie się tam do tej kamery. Zawsze pociągamy do sznurki i co mamy? Dobrze piątka? Dobrze jest? Dobrze jest? Dzisiejszy odcinek to trochę taki inny odcinek, bo... Nie da rady. Nie da rady. Te sznurki. Dobra. Szanowni kublikowaniacy, raz. Hokus pokus, czary mary, niech pojawią się kalmary. Nie dowiem. Browary. Browary. No i są. Jedziemy longiem tam, tak? Tak, cały czas. Ale już nie lecimy cały czas? Lecimy cały czas. To już było nagrane? Nie, to jeszcze raz. Nie, no to... Powiedz tak. Ten, który jest komiwojażerem. Każdy Bobby Watson jest komiwojażerem. No to ciężki zawód, ale jaki popłatny. No tak, gdy nie ma konkurencji. A kiedy nie ma konkurencji? We wtorki, czwartki i wtorki! Tylko 3 dni w tygodniu! Ale już nie powtarzam tego. Idźmy to dalej. Było super. Idźmy bo dalej. To było mistyczne. To było super. Wydaje mi się. No co się, Kamilu, dzieje? A tymczasem ty mówisz. A tymczasem. Jest zapis? Jest zapis? Po jednej ręce. A to ty mądry mi, Bartek. Dobra. Po jednej, jedna ręka. Jedna ręka. Gdzie to było? Bartek. Nie, bój się. Zapisz się wszystko? Tak. A tymczasem ty już, Piotr. Ej, słuchajcie, a tymczasem to myśmy zapomnieli o jednej... Nie, a tymczasem potem. Co, a to czasem A nie, a Bartek tak Bartek tak mówi. Nie, tak powiedz tak. Bo zapomnieliśmy o 600. Piotrek? No. Tak, dokręcimy cię Piotrkowi śrubę mocno. Patrzę na was.
To jesteście zupełnie naprawdę przystojni i szczupli, także... Szczupli, ściągnąłem... słuchaj, daj, pokaż, a ja na ciebie spojrzę. Poczekaj. Słuchaj, Bartek, jak ja na ciebie patrzę, wiesz co, to jakbym siebie widział. Poklepujemy po ramionku. To konkrety, panowie, konkrety. Ja się mam mniej odzywać, dać wam więcej głosu i nie przerywać gościom. Co, jak widać, cały czas następuje. Jeszcze chyba nic nie powiedziałem. Ulalalala! Dzisiejszy odcinek, kochani kubrykomaniacy, to jest odcinek mrożący krew w żyłach. Kamerę w zapisie. 8 albo chyba nawet na 7 marca, to miał być jakiś piątek, i chcieliśmy wszystkie nasze panie kubrykomaniaczki uhonorować tym odcinkiem i wpadliśmy na głupi pomysł. Tak chcieliśmy. Jak wyszło, to... I wpadliśmy, słuchajcie, na taki szalony pomysł, że przebierzemy się za dziewczyny i zaśpiewamy piosenkę. Alicji Majewskiej. Jaka to była piosenka? Być kobietą. Być kobietą. Słuchajcie, być kobietą, marzę sobie będąc dzieckiem, taki jest tekst. Chcieliśmy zaśpiewać, ale co najgorsze? Zatańczyć. Zatańczyć. Chcieliśmy się przebrać za kobiety, nawet uszyliśmy suknię. Znaczy ja pamiętam to wezwanie nauki na pamięć, tak? Wszędzie tutaj były kartki z nas. Ale Bartek, zobaczcie pierwszą kreację Piotra. Zobaczcie pierwszą kreację Grzegorza. Ta kreacja też wiąże się z pewną historią. Mój syn 11-letni, jak zobaczył tą kreację, a jest też zajawiony na Kubrick Studio, mówi: tato, dlaczego przebrałeś się za Freda Flintstona? Z was to ja tylko ja zachowałem godność, bo z racji na potrzeby materiału dużej ilości moja sukienka nie powstała. Bartek po prostu musiał mieć szytą suknię na wymiar i jeszcze ona się nie zdążyła uszyć. I teraz, kochani, chcieliśmy wam to zaśpiewać i Zatańczyć. Słuchajcie, mamy na telefonie nagrane próby. Może reżyser się nawet odważy je puścić. I chcieliśmy wam to zaśpiewać i zatańczyć, ale jak się okazało, że są prawa autorskie, to... No to napisaliśmy prośbę o zgodę. O zgodę do pani Czapińskiej i do pana Korcza. Słuchajcie, ta pani Czapińska to jest taka bardzo dystyngowana pani starszej daty, już taka z taką charakterystyczną, powiedzmy, estymą, i musieliśmy jej długo tłumaczyć, o co chodzi. Dlaczego goście od skrzynek narzędziowych chcą wykorzystać jej tekst? Przebrani w sukienki, i to był chyba ten tekst, o ile pamiętam, był tylko 2 razy wykorzystywany gdzieś tam na jakichś benefisach. Też, powiedzmy sobie szczerze, taki dość ciekawy, ale zabawowy odcinek. Średnio zgrał się w czasie z sytuacją, która miała miejsce. To też był jakiś powód, w związku z tym teraz sięgamy do tego jako, myślę, ciekawostki. Odstąpiliśmy od tego odcinka, nie nagraliśmy go, więc dzisiaj ten odcinek chcemy wam troszeczkę pokazać, jakie mieliśmy zamiary szalone. Chłopaki z Kubrick Studio w sukienkach i być kobietą. Mówcie za siebie, odnośnie tych sukienek. No. Kochane kubrikomaniaczki, zobaczcie, co żeśmy dla was przygotowały. Klara, Heidi und Inge. Chcemy wam pokazać parę fajnych przebitek z przygotowań do shortów, które czasami widzicie na naszym kanale. Ktoś myśli, że nasze shorty to jest najlepsze, to myślę, że one są całkiem przyzwoite, ale czasem to, co się dzieje wokół nich, jest jeszcze lepsze. Dzień dobry. Dzień dobry. Do widzenia. To ci powiem, ale ci powiem ciepło. No i słuchajcie, są też filmy takie stricte marketingowe, tak? Informacyjne, wizerunkowe, czyli to nie jest nasze Kubrick Studio, nie ma tej obyczajówki, nie ma 3 gości, którzy coś tam mówią, tylko
Stricte pokazujemy jakiś produkt w zastosowaniu. No i wiecie. I ostatni przykład to właśnie nasz tutaj oczko w głowie, czyli linia Pro. Mamy sesję zdjęciową, która pokazuje, jak podchodzimy do tematu. Poza tymi wizerunkowymi tematami, na kanale znajdziecie masę filmów wcześniej datowanych, które poza taką warstwą reklamową są też instruktażem, tak? I najważniejszymi funkcjami z każdego systemu. Może być to ciekawe dla osób, które handlują Kubrickiem, ewentualnie chcą w takiej szybkiej formie się z nim zapoznać. Ale w dzisiejszym odcinku chcemy Wam pokazać różne sceny zakulisowe przy nagrywaniu właśnie takich odcinków. Nadmienić to, że pomimo okresu wakacyjnego, pewnego tam rozluźnienia i odpoczynku przygotowujemy bardzo wiele rzeczy, które albo już będą finalnie skończone, albo ujrzą światło dzienne. Także kto myśli, że tutaj zwalniamy tempa, to tylko jest to chwilowa historia związana z wakacjami. Czyli kochani, podsumowując, wakacje gramy co drugi piątek, czyli wakacje gramy łącznie 4 odcinki. Mówimy tu wakacje lipiec-sierpień, tak? Wakacje to nie znaczy, że będą same wakacyjne tematy z podróży, ale będą też fajne premiery nowych rzeczy, więc oglądajcie nas, ale przede wszystkim zapraszamy chyba na naszą grupę, gdzie pewnie cała nasza aktywność się przeniesie, bo tam będziemy mogli Wam natychmiast po jakimkolwiek sukcesie pokazywać wszystkie nasze nowości. Grupa na Facebooku dodajmy. Przypomnijmy, skrzynie narzędziowe w Polsce i za granicą. Bardzo dynamicznie funkcjonująca, rozwijająca się, ciekawa o różnej tematyce grupa. Mówimy też, że nie są to tylko skrzynie Kubricka, różne tematy. Ostatnio na przykład była bardzo fajna lodówka Kettera pokazana po raz pierwszy na naszej grupie. To co kochani, miłego odpoczynku, aby te wakacje były dla Was ciepłe, bezpieczne przede wszystkim i żebyście wrócili. Żebyśmy się z nową energią spotkali we wrześniu. Ale nie, no w międzyczasie kilka razy się zobaczymy. No dobrze, już dobrze. Kochani, dużo pieniążków, dużo odpoczynku i do zobaczenia wkrótce. Cześć.